króle witają. Króle witają, pasterze śpiewają, wędręta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Pasterze śpiewają, wędręta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Klękają, cuda, cuda ogłaszają. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa. Króla nad króle, króla nad króle uwielbić Jezusa. Chrystus się rodzi nas. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, wędręta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na początku tej Eucharystii chciałbym wszystkim podziękować za to, że tu jesteście. Ale w sposób szczególny chciałbym podziękować tym, którzy brali udział w 7. Polanowickim Orszaku Król. Był on po raz pierwszy dłuższy, bo od krzyża, który jest przy progu numer 14 w Polanowicach, poszliśmy tu do kościoła. I wiecie, gdy tak dochodziliśmy do kościoła, może nie każdy to zauważył, ale gdzieś tak około 50 metrów przed kościołem leciutko zaświeciło słońce. I tak sobie pomyślałem, i wszyscy mówili biało, i deszcz padał, i śnieżek dzisiaj rano, ale słońce zaświeciło w symbolu, że symbol światła narodził się kiedyś. 2022, jeden lat temu, już to nieważne, czy to był rok zerowy, czy pierwszy, czy jak prawdopodobnie czwarty, piąty przed naszą erą, ale narodził się światłość świata. I do niego przyszli najpierw pasterze, ale również mędrcy, o których dzisiaj w Ewangelii, w Słowie Bożym będziemy słyszeć. I również my przeszliśmy do Chrystusa. A że w naszej tradycji jest także robienie w każdej świątyni żłóbka, nasz żłóbek parafialny także jest ubogacony postacią króli, którzy dzisiaj doszli do tego żłóbka, gdzie figurka Pana Jezusa w pasterkę w nocy była przyniesiona uroczyście, gdzie również wtedy była msza święta za parafian, jak i teraz. Dzieciątko Jezus, które zostało przywiezione z Betlejem, figurka, przez pieliczne mówki ofiarowana, aby tu w świątyni nam towarzyszyła. Dlatego Bogu niech będą dzięki za wasze dobre serce, za wasze bycie, za waszą modlitwę, za waszą kolędę, bo ze śniegiem kolędy właśnie wędrowaliśmy. I również dziękuję w imieniu dzieci, które są na misjach, gdzie są misjonarze, gdzie również swoje dary ofiarowaliście Panu Jezusowi, ale jak widzicie Boga w sercu, to widzicie także drugiego człowieka. I te dary zostaną przekazane na rzecz misji. Dla dzieci, które z tego się bardzo będą cieszyć. Tak jak Pan Jezus cieszy się z naszych wszystkich darów, postanowień dobrego serca. A oczywiście za tymi darami to cieszmy się także za tych, którzy je fundowali. Czyli waszych kochanych rodziców, dziadków, za wszystkich tych, którzy te dary kupili, aby się z nimi dzielić z drugim człowiekiem. Bogu niech będą dzięki za piękność waszych serc. A teraz wkraczamy w piękność naszej modlitwy najpiękniejszej Eucharystii, która daje nam zawsze przedsmak radości i błyskawicy. I dalej. Pobłogosław ten chlebem dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, których przyjęliśmy światło Twego objawienia. Spraw, abyśmy się stawali coraz bardziej widocznym światłem dla ludzi, którzy Ciebie szukają. Pobłogosław to kadzidło, aby jego wolny dym wznosił się wraz z naszymi modlitwami przed Twoje oblicze. Spraw, niech wszystkie nasze domy, napełnione dzisiaj wolą kadzidła, będą miejscem codziennej modlitwy, w jedności z Twoim Synem, który zamieszkał między nami, aby objawiać nam Ciebie, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Thank you.
chyba nie chciałbym mówić, a jeden z nich był przedstawiony jako najmłodszy, chyba to był Kasper, potem był Baltazar, potem był Mek, dlatego wszystkich was nie nazywam po imieniu Panie Marcinie, Panie Krzysztofie i Panie Łukaszu. Dlatego dziękuję bardzo za zaangażowanie, za przykład i za chęć, która myślę będzie także w przyszłym roku i tylko was, ale inny, bo przecież jest podane w Ewangelii, że wszyscy mędrcy ze wschodu, nie jest podane określona ilość. Z wiele czasu przypisuje się to czemu? Dlaczego? Bo jest podane, że ofiarowali złoto, kadzidło i tak dalej. Oczywiście nie wiadomo, czy na przykład kilku nie ofiarowali złoto Panu Jezusowi. Najważniejszy symbol, chęć, dobre serce. Dlatego zapraszam was, królów tych symbolów, można powiedzieć, również przed ołtarz po mszy świętej, was, młodzi królowie, również zrobimy sobie piękne zdjęcie pamiątkowe tu przed ołtarzem i również po mszy świętej rozdam symboliczne nagrody, tak jak już mówiłem, za piękny strój, który wam pomogli wasi najbliżsi. Dlatego teraz bardzo proszę, równocześnie możecie po mszy świętej również ze sobą zabrać poświęcone kadzidło, poświęconą krewę, aby to oznaczyć, co wspominałem w czasie kazania. Czekajcie, że pani Agnieszka. Dobra, czekamy. Ziemniaki nie wystają. Ci ziemniaki królowie? Uśmiechnąć się ładnie, będzie marmalada. Mówimy marmalada. Marmalada. Moje zdanie kogoś wyróżnił tu. Najmniejsza. Najmłodsze, najmniejsze. Czyli ile tu król jest? Chłopczyk. 9. Dobrze. Pani Agnieszka, tak. Można by tu tą kredę przynieść mi tam za chwilę? Dobrze. Czyli wasza jest najmłodsza grupa. No teraz starsza. Tak, bardzo proszę mistrza. A wy świecili, widzieliście tą gwiazdę, co była świecąca? Było zdjęcie zrobione z nią? Tak, było. Dobrze. To poczekajcie. Ten tras. Prawdziwy, pozwólcie, że najpierw tu starszym królom coś wręczę na pamiątkę. Dobrze? Zgadzacie się? Ładnie są ubrani też? Tak? Ładnie są ubrani ci królowie? Zobaczcie, ładnie, tak? To dostaną brudę, żebyście królowie pomyli, będą wracali do domu. Proszę bardzo, dziękuję. Zachęć serca, dobroci i miłej lektury. A może tam pójdą sobie do Guadalupe, dostali takie piękne prezenty. I my też za chwilę dostaniecie. Proszę podać wszystkim. Tam taki jest kartonik. Pani Patrycja, ten kartonik bardzo proszę przynieść, co pod stołem. Każdy z was oprócz tego dostanie pierwszą wartościową książeczkę. Najpierw najmłodszy. Chyba wy jesteście najmłodszy, tak? To po kolei. Bo są różne. Będzie tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu wyłożę. Raz, dwa, trzy, cztery. I na początku dla, jak tu na imię? Marysia, powiedz numer od 1 do 4. 1, 2, 3 albo 4. Powiedz coś. 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę bardzo. Powiedz raz, dwa, trzy. Co? 3. 3. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. Raz, dwa. 1. 1. A to są akurat takie same. Proszę bardzo. Następni królowie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Najpierw muszę pooglądać.
Wszystko jest wspaniałe. Teraz będziecie mi mówili na ucho, czy niektórzy... Są królowie? Pomogą wam czytać wasi starsi, tak? Bo to też taki piękni królowie, że nie mają korony, ale mają dobre serce, mają, tak? No to dalej, trochę im tym młodszym królom klaski. A gdzie jest ta królowa, co robiła zdjęcia? A tu panna, no. Pomoc. Radzę, że jesteś w młodzieżowych stronach świata, to miłego. Dziękuję. Czytamy, gdzie jest. Ja mam tutaj jeszcze instancji. Dostaną coś, co tutaj jest także zamieszkowane, bo też wiernie trwali. Dziękuję wam bardzo. To teraz odwrócimy się w stronę żółtka. Pokłon Panu Jezusowi. Głowę kłaniamy się. Tak jest. I mówimy. Ojcze nasz, któryś jest. Święć się imię Twoje. Syna i Ducha Świętego. Amen.